Pochodzący z Kościerzyny Szymon Sutor został laureatem nagrody FMF Young Talent Award, przyznawanej w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej, który odbył się w Krakowie. Była to 11. edycja konkursu dla młodych twórców muzyki filmowej, której celem jest wyłonienie uzdolnionych kompozytorów młodego pokolenia i zaprezentowanie ich szerszej publiczności. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 130 twórców z całego świata. No cóż, co mogę powiedzieć, ja się mega cieszę i jest to wielkie wyróżnienie dla mnie. I cieszę się, że jakby ten gatunek muzyki filmowej, który w zasadzie odkrywam i jest on dla mnie nowością jeszcze i pierwsze kroki w nim stawiam, już staje się coraz bliższy. No w tej edycji to był wyjątek, że w konkursie pisaliśmy muzykę do sceny z filmu dokumentalnego, zwykle to były fabuły, więc tutaj podejście było zupełnie inne, bo jednak muzyka w filmie pełni taką specyficzną rolę i jest to zupełnie inne podejście do tworzenia muzyki niż takiej autonomicznej, nagrywanej na płytach i która po prostu ma swój byt jakby bez obrazu. I no, wydaje mi się, że wiele dały mi te spotkania i masterclass w zeszłym roku, kiedy miałem okazję spotkać tych kompozytorów, tych reżyserów i producentów z Hollywood, którzy znakomite wskazówki dają i mogli mnie zainspirować do tego, jak tak naprawdę muzyka filmowa powinna spełniać swoją rolę i jaką funkcję powinna w filmie odgrywać. I no, wydaje mi się, że znaczącą tutaj rolą była wrażliwość i takie specyficzne podejście do tematu, czyli przedstawienie swojego języka muzycznego. Myślę, że to mogło ująć też jury i pokazanie jakby swojego stylu, swojego języka muzycznego, tak jak mówię wcześniej.